zbliżamy się do parku starowiejskiego Konopnic. Na uczestników czwartej z dni Konopnicy czeka wiele atrakcji, takich jak Jasna Boru Cygańskiego, miasteczko dla dzieci, jadło u cygana, herbaciarnia i będzie również swojskie jadło, wróżby cygańskie, catering i bufety. Wystąpią działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Konopnicy zespoły taneczne i śpiewacze, a także Orkiestra Dęta Dobrzelowa i zespół Dwie Korony i Werble. Pierwszy dzień, z którego relacje przedstawiamy, zakończyła wspólna zabawa taneczna pod gwiazdami. Dzieci, nie? Co? To jest nowo w gminie. No i urodziło się już za mojej kadencji. O matko, o Jezu, grat brawo, o jakie cyganki. O matko boska. Ale cyganki, o matko. Idzie, o. Zunia, jak ty pięknie wyglądasz! Nie Zunia, jakaś ciężka! Modelka jesteś dzisiaj, naprawdę. Trzeba poruszać tak sobie, prawda? Tak. Mama zastroiła do matki uzupełnienie na polę. Deszcz leje, czy słońce pali, cygan szczęśliwy styl życia chwali. Wędrówka bowiem jakby wpisana w życie każdego Roma cygana. My dziś, kochani, z dalekiej drogi, zbłądziwszy wasze gościnne progi, z całym taborem tutaj ciągniemy. Dziś razem z wami bawić się chcemy.
Pewnie tu teraz padnie pytanie, skąd o imprezie wiedzą cyganie? Ano, cyganie swój wywiad mają, czytać umieją, radia słuchają. A przecież słynne są w okolicy doroczne wasze dni konopnice. Słońce nam świeci, jest kolorowo, będzie więc super i odlotowo. Dziś w kąt rzucamy spory i właśnie, tak będzie prościej, tak będzie jaśniej. Lecz by nie rzucać słów po próżnicy, bawmy się razem tu w konopnicy. A teraz zgrabnie się przedstawimy i tą imprezę poprowadzimy. Przed Państwem cygan Leszek i cyganka Agatka. We włosach kwiaty i wiatr, w duszy muzyka i taniec, błękit nieba, nocy srebrzysty blask, bawmy się jak cyganie. Witamy bardzo serdecznie na festynie rodzinnym z okazji czwartych dni konopnicy. Przeleciały 4 lata niczym jedna chwila, a my znów mamy przyjemność się z Państwem spotkać i wprowadzać Was w magiczny klimat cygańskiej biesiady. Romowie to naród wędrowny, wierny swojej kulturze, kochający muzykę i taniec. Legenda mówi, że gdy rodzi się cygan, to zapala się gwiazda na niebie. Tabor się raduje i śpiewa, ten śpiew i muzyka pozostaje już przy nim na całe życie. A jego życie to piękne chwile, kolorowe jak motyle. Aby te chwile były również piękne dla nas, Urząd Gminy w Konopnicy w tym roku pozyskał fundusze z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego na sfinansowanie festynu z okazji 4 dni Konopnicy. A te atrakcje to miasteczko dla dzieci, z którego nasi milusińscy mogą korzystać bezpłatnie. Gwiazda dzisiejszego wieczoru to zespół Dwie Korony oraz orkiestra Dęta z Dobrzelowa. Nagrody w konkursie multimedialnym, nagrody w konkursie na najładniejszy ogródek i kompozycję kwiatowo-warzywną, degustacja swojskiego jadła. Proszę Państwa, aby posmakować cygańskiej kuchni, zapraszamy do taboru, który osiadł pod sceną, a konopnickie cyganeczki z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Konopnickiej krzątają się przy ognisku, szykując gorące posiłki. Proszę zajrzeć do kramu cygana. U cygana tam też znajdą Państwo wiele smakołyków. Słodko spoglądają na mnie cyganeczki, gdzie oprócz kawy i łakoci można popróbować cygańskich eliksirów. Proszę teraz władze gminy i powiatu, serdecznie chciałam tutaj poprosić pana Wacława Szumigaja, wójt gminy Konopnica. Pana Andrzeja Stępnia, starostę powiatu wieluńskiego. Pana Andrzeja Chowisa, radnego sejmiku. Pana Krzysztofa Piekarczyka, burmistrza Działoszyna. Przepraszam. Danutę Kuśmierczyk, prezes LGD Kraina Wielkiego Łuku Warty. Jana Książka, dyrektora muzeum. Pana Jarosława Trojana, wójta gminy Osjaków. Pana Janusza Antczaka.